Cześć kochani, dzisiaj chcę pokazać, tak, zrobić krótki poradnik, jak tłumić odpowiednie struny z pominięciem jednej, czy na przykład mamy Power Chord. Jeżeli mamy Power Chord, jeżeli na przykład mamy Power Chord tego rodzaju, na przykład 3-5-5. To tutaj wszystko w porządku, prawda? Naciskamy po prostu trzema palcami na poszczególnych progach. Natomiast tutaj, co w przypadku, jeżeli mamy do zagrania nie 3-5-5, tylko 3x5, czyli ze struny piątej po prostu nie używamy tego dźwięku. Albo gdzieś idzie na przykład 7. To akurat gwoli ścisłości jest akurat dokładnie oktawa. Czyli gramy ten sam dźwięk, na przykład C i C. Moja rada jest taka, żeby po prostu palec pierwszy kładzie się na strunie, na wszystkich strunach się kładzie i on od razu tłumi do X. Przejeżdżam teraz po kolei te struny. Piąta, czwarta, trzecia. 5, 4, 3, 5, 4, 3, ale słychać tylko piątą i trzecią. Czyli jeżeli zagram teraz równocześnie. A tak by brzmiał, gdybym grał cały Power Chord. Więc po prostu najważniejszy jest ten palec pierwszy, palec wskazujący, który od razu tłumi te struny niechciane. Oktawy są dość często też używane, więc po prostu wskazówka jest taka, żeby pamiętać o tym pierwszym palcu, żeby on od razu kładł się, nie uderzał z góry, tylko kładł się po prostu na gryfie. Także myślę, że to wszystko wyjaśniło. Jeżeli są jakieś problemy, piszcie w komentarzach bardzo koniecznie. Także papatki.